Problemów było sporo. No przede wszystkim bariera językowa. Ja niestety nie władałem żadnym językiem oprócz polskim i rosyjskim, bo jeszcze to były te czasy, kiedy dosyć nieźle pamiętałem ze szkoły średniej, ale rzeczywiście ta mentalna bariera, no, początek lat 90. To cały czas udowadnianie, że jest się lepszym od lokalnych zawodników, czy od zawodników miejscowych z danego kraju. Także cały czas jednak uczenie się języka, uczenie się ich zachowań. Pamiętajmy, że to jeszcze były te czasy, które gdzie cały czas trzeba było udowadniać. Nie było komórek, nie było Skype'a, nie było tych przelotów codziennych i widzenia się z przyjaciółmi. Pamiętam wizy do Szwecji jeszcze, to były takie czasy, także no, barier było sporo. Na pewno najmniejszą barierą było to, jak już wchodziłem na lód, ale jednak barier takich innych pozasportowych było sporo. Trafić do NHL jest jedno i później drugą wielką sprawą było utrzymać się w tej najlepszej lidze hokejowej. Na pewno to było spełnienie marzeń w jednym stopniu, ale w drugim stopniu wiedziałem, co musiałem robić, żeby tam się dostać, jak ciężko pracować i codziennie żyć tym hokejem. Ale z drugiej strony dla kogoś, kto ma niesamowitą pasję, kto kocha to, co robi, to nie są wyrzeczenia, to nie jest, dzisiaj o tym możemy mówić, ale to nie jest jakaś katorga, to nie jest codziennie wstawanie i narzekanie na to, że się idzie i ciężko pracuje i można jeszcze krążkiem w głowę dostać przy okazji albo złamać nadgarstek, tylko że po prostu się to kocha, co się robi i nie może się doczekać już następnego dnia. Oczywiście, że jest stres z każdym meczem, oczywiście, że jest stres z każdym treningiem, bo proszę mi wierzyć, nawet na treningach cały czas walczymy o miejsce. My pokazujemy trenerowi, który stoi, który patrzy, skautom czy menadżerowi drużyny, który siedzi z boku i obserwuje ten trening. My cały czas musimy udowadniać, że tutaj należymy do tego miejsca, bo wiemy, jak mnóstwo zawodników innych czeka na nasze miejsce, także to jest z jednej strony wspaniałe spełnienie marzeń, ale z drugiej strony wiedziałem, że jeszcze więcej pracy czeka mnie to, żeby tam być na dłużej.